Dobra widzowie, ze względu na to, że już 900 tysięcy wbite, mam ze sobą tutaj ostatnie rzeczy, które chcę przenieść w to miejsce, w które was zabiorę, które przed wami ukrywałem przez jakieś ostatnie 4 miesiące. Odpowiem sobie przy okazji na jakieś pytania. Zostawcie lajka, zostawcie suba i co? Jedziemy w takim razie do tego miejsca, nie przedłużam. W tym miejscu na przykład kozackie jest to, że jak kolega wasz ma jakiś fajny samochód, to możecie mu zrobić tak. Pomachałeś? Pomachałeś już do swojego autka? I sam ogólnie zapytał, czy w związku z tym, że na 900 tysięcy, to za 900 tysięcy kupione? Powiem, że nie. A Zebo się spytał ile, bo jest typowym Polakiem, no w sumie jak to na Zeba. Obraża ludzi i tyle robi w tym internecie. No to generalnie powiem wam tak, za wszystko wyszło powyżej 700 tysięcy akurat, więc trzeba było troszeczkę podkładać. Za co oczywiście dziękuję wam serdecznie, bo mega się przyczyniliście do tego i w sumie zrobiliśmy to wspólnie, dlatego zapraszam. Tylko proszę buty wytrzeć, a to wycieraczka to mógłbym zmienić jakąś, nie wiem, lepszą kupić, bardziej wystrojową. A wiesz, jak się nazywa płacz małego raka? Boraczek? Nie, wycieraczka. No dobra, więc tutaj na samym starcie macie drzwi, ale to nie są zwykłe drzwi. Żaden frajer mi się nie włamie, ze względu na to, że patrzcie, robię sobie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chcesz tu wejść? Nie wejdziesz. Zacznijmy od początku w takim razie. W tym miejscu, jak widzicie, no mamy wejście. Tu możemy sobie coś pochować. Generalnie nie przemyślał to architekt i no ja bym się chciał to otworzyć, a zgniatam domofon w ogóle. Jak będziecie mi dzwonić do domu, tu wasza twarz będzie wyświetlona. Nie będzie opcji, że was nie zobaczę, więc lepiej nie dzwońcie do mnie. O, chyba znowu dzwoni kurier. Chyba dzwoni skurier. Tutaj generalnie przykra sytuacja, ze względu na to, że dalej czekam na router i aktualnie moja skrzynka z netem wygląda mniej więcej w taki sposób i ciągnę kabel, jak to mam w zwyczaju. No, ale śmieszne, Boże. Dużo osób pytało, Filipku, ile metrów kwadratowych tutaj jest. Dziwi mnie, że moja widownia wie, co to jest metr kwadratowy. Aczkolwiek metrów kwadratowych tutaj jest powyżej 45, jest dosyć spory balkon, ale do tego oczywiście wszystkiego przejdziemy. Tutaj siedzi słoń. Nazwałem go Trąba, bo tak na imię ma mój ulubiony youtuber, dlatego go tak nazwałem. Ale tego tutaj nie będzie, bo za dużo miejsca zajmuje. Tak czy jak, siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę wam, jak wygląda ta kuchnia. Tutaj, proszę bardzo, mamy lodówkę. Jacob na swoim filmie pokazał lodówkę. To ja w sumie też mogę. W mojej lodówce znajduje się picie. I tam, nie wiem co się stało, ale ktoś tego chyba kiepa przygasił, bo to tak wygląda. Czekaj, co tam jest w ogóle? Co to k***a jest? Gówno. Tutaj szafki generalnie nie są wypełnione ze względu na to, że ja nie potrzebuję pełnych szafek. Oczywiście każdemu mieszkanie jest po to, żeby się fleksować, więc powierzchownie musi ładnie wyglądać. Wow, czy to torba z smtransport.pl? Najlepszy sklep. Niesamowite, widzowie. Tutaj generalnie będę przyrządzał wspaniałe posiłki dla siebie. Tak naprawdę to nie, bo nie umiem gotować, ale sobie mogę zamówić i na przykład tutaj podgrzać. Widzowie, potrzebna jest nazwa dla tej roślinki, więc czekam na waszą kreatywność w komentarzu. Możemy ją jakoś fajnie nazwać, ale nie palma, bo to jest palma, bo trąba się nazywa tak, to, bo ma trąbę. Najbardziej zalajkowany komentarz to będzie imię dla tej roślinki. Ostatnio była taka sytuacja, że oburzyli się bardzo artyści w Polsce. Znaczy jeden przynajmniej taki szczególny. Poeta, między innymi pisarz. Ja wspieram polskich artystów i se obraz kupiłem, ale go jeszcze nie dałem na ścianę, bo muszę przemyśleć, widzowie, gdzie. Ale czy tam jest dobre miejsce? Możecie napisać też w komentarzu, czy to jest dobre miejsce na obraz. Ogólnie niestety bywa w życiu tak, że nie stać na coś. Mnie nie było stać na przykład na podkładkę pod telewizor, ale dlatego, bo kupiłem telewizor 86 cali, ale no nie starczyło na mebel. I tutaj, drodzy widzowie, druga roślinka, więc imię dla drugiej roślinki również poproszę. Bardzo dużo osób pisało, że jest bardzo ładna, bo tylko pokazałem gdzieś tam na moim Instagramie i na Twitterze, więc sporo osób napisało, że bardzo ładne. Również dużo osób napisało, że mam bardzo ładny dywan. Wiem, że ładny, bo spierdolę z tym butem. Czy ty możesz? Wyglądam w ogóle dziwnie w tej pozie prawdopodobnie, nie? Dobrze, widzowie, strefa chillowania. O Janie, czy to czas na chillowanie? Jakbym was zaprosił na oglądanie na przykład filmów mojego ulubionego twórcy internetowego, czyli oczywiście Zebo.pl, to bym was zaprosił na tą kanapę, ale no niestety to nie jest mój ulubiony twórca, więc was nie zaproszę. Tak czy siak, mamy tutaj jedną kanapę, mamy rekina i było pytanie, czy ten rekin został specjalnie kupiony, żeby zrobić transmisję na Twitchu w basenie. Nie, ale transmisja będzie z basenu, jeśli pod tym materiałem będzie 30 tysięcy w górę, więc jeśli chcecie stream z basenu z kulkami, to zostawcie łapkę do góry, ok? Dzięki. TV-ka możemy sobie puścić, ale coś nie działa. Dobrze, przegląd YouTube'a. Co oglądam na głównej? No, to właśnie widać, co oglądam. Kurwa! Ale mi w k***ś teraz w tym momencie.
Jakbyś nie nagrywał, to bym cię pomyślał. Tak, żebyś nie mógł trzymać tego aparatu. Dostałem również pytanie, co skłoniło mnie do kupienia akurat tego mieszkania. Bo w sumie i w jakim celu, to zaraz do tego przejdziemy. Aczkolwiek ja generalnie lubię balkony bardzo. Jak zobaczyłem balkon tutaj, to od razu sobie mówię, kurde, kupuję. No może głupie, no ale zapraszam na balkon. Tylko musimy pokazać tak, żeby ten diskorolka mnie nie namierzył, wiesz? Panie diskorolka, proszę mnie namierzyć. Balkon generalnie jest dosyć spory. I na przykład jak Szymek stoi tam, ja se siedzę tutaj i na przykład mogę rozmyślać nad egzystencją, jak oddziałuje promieniowanie na naszą ziemię. Chyba nie ma czegoś takiego, nie? Tutaj mamy taką strefę do chillowania, a tutaj obok... Tutaj nie ma strefy do chillowania, ale niech was nie zmyli to wiadro. Ono jest dlatego, bo mam klimatyzację. A nie dlatego, bo se coś tam myślicie teraz. Tu się dupnijcie w łeb. Przestań moje czoło nagrywać. Takie fajne coś dla widzów pokazać można. Tutaj kwiatuszki będą. Jak widzowie mnie znajdziecie, to możecie mi kwiatki przynieść. Bo to będzie najlepsza rzecz, jaką możecie mi przynieść. Dobra, chodzimy z powrotem. I teraz tak, to was najbardziej może interesować. Po co to mieszkanie? Kurczę, widzowie, na przykład po to, żeby się porządnie wysrać. Tutaj mamy kibel, proszę bardzo. Toaleta wygląda tak, dwie włożone dla podwójnej czystości i odświeżenia. Tutaj proszę bardzo mamy mydło i kran. Możemy sobie, nie wiem, umyć ręce na przykład. Nie kupiłem ręcznika, dlatego będę musiał wytrzeć spodnie albo w szybka. Pokaż, Szymek, jak ładnie te włosy zrobiłeś. No, pochwal się. No, to nie mogą zobaczyć na moim Instagramie, Szymek, ty? A to w sumie mogą, to prawda, rzeczywiście. I tutaj na przykład umyć się można. Ja jeszcze nie puszczałem tutaj wody. Jak to działa? No ja jeszcze tu wody, bo ja nie potrzebuję tu prysznica, bo ja mam w domu. A właśnie, bo było pytanie ogólnie, czy wyprowadzam się od chłopaków. Generalnie sytuacja wygląda tak, że jak dobrze wiecie, mieszkałem z Szymkiem, z Unboxalem, z Da, Mianem, Wodymem, Kamilkiem montażystą, byłem jeszcze ja. No i sytuacja wygląda tak, widzowie, że niestety, ale no muszę was rozczarować, no zostaję w tym domu. Więc jakby to miejsce będzie tylko i wyłącznie pod. I uwaga, stanowisko zostało całkowicie przeniesione. Jak widzicie, mamy tutaj cztery monitory, mamy również lampy. Jest tutaj ring, który jest połączony z Wi-Fi. Ja se naciskam na Stream Decku tutaj raz i patrzcie, tu se naciskam, wszystko się nagrywa. Tutaj lampy się odpalają. Znaczy odpaliłyby się, jakby mnie połączył z Wi-Fi, bo nie zrobiłem tego wcześniej. Tak czy jak, tak prezentuje się moje stanowisko. Biureczko macie tutaj podnoszone, możecie w górę, możecie w dół. Czemu powiedziałem to na odwrót, jak tego, jak w sumie teraz w górę pojechałem. Mamy tutaj również tablet, bo wiesz, że powiedzieć, Filip, pewnie tutaj rysujesz i tworzysz wzory na swój wspaniały sklep. Nie, tu se gram czasami na tym tablecie po prostu. Słuchawki wspaniałe, które znacie oczywiście prawdopodobnie ze wszystkich filmów. No i tyle, jeśli chyba chodzi o stanowisko, tak na dobrą sprawę. Mamy również szafę. Ciekawostka jest taka, że to nie jest zwykła szafa, bo nie wiem, czy widzieliście szafę, w której znajduje się kontakt. Zajebista sprawa, naprawdę, no k***a, jestem z siebie dumny, że to zostało wymyślone. No i klimatyzację mamy, bo ja grubas jestem teraz i na przykład tego, jakbym się miał spocić, no to się mniej spocę, bo będzie chłodniej w takim razie, nie? Dobrze, widzowie, więc słuchajcie, tak prezentuje się to mieszkanko. Jest to tak na dobrą sprawę biuro, ze względu na to, że no po prostu nie będę tutaj mieszkał. Będę tutaj tylko przyjeżdżał robić transmisję na żywo oraz nagrywać dla was filmy, więc wspólnie doszliśmy do tego poziomu, widzowie, że mamy całą dosłownie tutaj przestrzeń, żeby robić różne formaty. Przy telewizorze pojawią się jeszcze różne konsole, będą streamy z przeglądania YouTube'a, będą streamy z robienia różnych innych fajnych rzeczy na telewizorze, z innymi ludźmi, z grupami ludźmi. Wszystko będzie odbywać się tutaj w tym miejscu. Bardzo się cieszę, że do tego doszliśmy, do tego brnęliśmy przed milionem, do miliona jeszcze troszeczkę zostało, ale no co, jeśli nie subskrybujecie, to możecie dupnąć tego suba, zostawić lajka, możecie udostępnić ten film, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, 30 tysięcy w górę i robię streama z basenu na Twitchu. A my się widzimy już niedługo, robiąc coś innego, prawdopodobnie. Przestań cząść! Co ty tak robisz? Nie widzimy się? No, widzimy się. Nara, widzowie!